Dziś trochę nietypowo zapraszam Was na mój strych nieużytkowy i opowiem Wam, jakie mam plany względem ocieplenia strychu nieużytkowego na starej części domu. A może coś mi podpowiecie, co tu robić? Zapraszam na film. Cześć, witajcie na kanale Bufor i Drewno z mojego strychu nieużytkowego, z tej części strychu nieużytkowej, która tutaj jest na mojej starej części domu, bo na nowej części domu tutaj Wam pokażę, gdzie jest wejście. Jest ta część jakby ocieplona, użytkowa, tutaj też będę niedługo przerabiał, zaraz Wam o tym opowiem. Ale chciałbym, żebyście mi dzisiaj podpowiedzieli, czym ocieplić albo docieplić strych nieużytkowy. To znaczy, mamy z tamtej strony blachodachówkę typu Sara. Jest tutaj, słuchajcie, tylko membrana i mamy same słuchajcie, krokwy. Także czym to byście zrobili? Czy robimy to jakimś styropianem, czy robimy wełną, czy robimy pianą, czy może płyty PIR, bo również się na tym zastanawiam. Przepraszam za jakość, ale tutaj no, nie jest za widno, także niestety bardzo mi przykro, że może trochę jest dzisiaj jakość niespecjalna, ale przepraszam Was za to. Strych ma mniej więcej wysokości, krokwy mają tutaj od kalenicy do samej góry, słuchajcie, to jest około 5,5 metra, a szerokość tej starej części budynku, tutaj się zaczyna z tej strony, to jest wewnątrz jakieś mniej więcej 11,5 metra, także takie dwie części tutaj trzeba będzie pewnie ogarnąć. Ta jest część południowa, tutaj jest południe, a z drugiej części mamy część północną. Sam się zastanawiam, co tutaj ogarnąć. Mamy tutaj takie, że tak powiem, rzeczy, jak to na każdym strychu. Nie będę Wam tutaj tego pokazywał, bo tu mamy a to zabawki dla dzieci jakieś stare, a to kurtki wiszą, a to jakieś tam jeszcze inne rzeczy domowe, czy jakieś tutaj jest wejście również. Ale właśnie zastanawiam się, co tutaj zrobić. I mamy tutaj szczyty, gdzie od zewnątrz są ocieplone styropianem 10 cm. Ten drugi szczyt, który tutaj będziecie za chwilę widzieli, jest szczytem jakby wewnętrznym domu, ponieważ do tego zostało dobudowane. Została tutaj właśnie dobudowana część domu. Tutaj będę teraz zabudowywał to płytą, bo tu już mam przygotowane. Tutaj miało być okienko. W starej części domu było, nawet zostało tutaj jakby przebudowane. Tu jest wejście do pokojów tutaj na nową część. To też niedawno te drzwi tutaj obrabiałem i tutaj do tego będzie przyklejona jeszcze płyta na boki. Mam tutaj już konstrukcję do zrobienia i też tutaj to obrobię. Potem Wam pokażę, będziecie chcieli, jak to obrobiłem, jak to będzie wyglądało. Tu będzie też włącznik światła, oświetlenia zrobiony. A ja dzisiaj pytam Was, co tutaj dać, żeby ocieplić. Słuchajcie, ja się zastanawiałem, żeby na to po prostu nawiercić płytę PIR o grubości 5 cm. Są takie z piórowypustem i zastanawiam się właśnie, czy takiego czegoś nie zrobić. Niestety nie jest to tani gips, z tym, że no jest minus tego, że ta płyta nie przewodzi jakby powietrza, to znaczy no jest to zamknięto komórkowa. No zobaczymy. Wiele osób mówi, że to jest dobre, że nic się nie stanie, że będzie tutaj elegancko wszystko, ale no nie wiem sam, może mi podpowiecie, co tu zrobić. Jest duża połać mimo wszystko. Chciałbym, żeby to ciepło nie uciekało, bo podłoga, po której stoję, jest ocieplona niestety tylko styropianem 8 cm. Jest wylany beton, tutaj był remont, w ogóle była wylewana nowy sufit był robiony, bo tutaj wcześniej nie było zbrojenia. W 2008 roku był tutaj konkretny remont podłogi na starej części domu, to jeszcze zanim tutaj się, że tak powiem, wyżeniłem u żony. I tutaj też jeszcze mój robił remont, to znaczy jest zrobiona wylewka 16 cm, potem jest dany styropian dwójka i szóstka, czyli 8 cm w sumie. I jest zalane, słuchajcie, jest zalane szlichtą, taką około tam chyba 4 cm. Także to jest za mało, bo widzę, że jak jest duży mróz, mam problem, że to ciepło właśnie ucieka. I tutaj w lato jest bardzo gorąco, nie można tutaj wysiedzieć, nie można przyjść, nie można tutaj nic zrobić tak naprawdę.
czy jakieś tam rzeczy przynieść, bo jest tu strasznie gorąco, natomiast w zimie jest zimno i też czasami są jakieś tutaj rzeczy elektroniczne, mam czasami, to trzeba to wszystko przenosić do innych pomieszczeń, gdzie jest ogrzewane. A z racji tego, że jakieś tam jest jeszcze pomieszczenie, to nie ma, słuchajcie, problemu. I tak się zastanawiam, czym to ocieplić. Szerokości tutaj między krokwami są różne, bo to w zależności jak tam teściowi ustawy ułożyły się krokwie i są od 85 do 115 cm. Także no zobaczymy. 5,5 metra w górę, tutaj mamy do samej kalenicy i czekam na Wasze podpowiedzi w tej sprawie, jak to będzie wyglądało. Ja chciałbym sprawdzić tą płytę PIR, naprawdę jestem nią zainteresowany, bo jak tu się będzie chodziło, a jakbym zrobił na przykładowo wełną i nie wiem, może na przykład wełną zrobić, bo krokwy są czternastki, bo tutaj miało być tak niemieszkalne, dlatego krokwa jest zrobiona czternastka i teraz się zastanawiam, właśnie jaka tutaj opcja, co tutaj zrobić dalej, to znaczy czy kupić, nie wiem, z 15 wełnę czy dychę i między krokwy zrobić, a tutaj na przykład płytą OSB obić, no ale to będzie też ciężar, prawda, tych krokiem na tych krokwach. Ta płyta PIR z drugiej strony, no jak będą jakieś tam dziury od dołu i z boku bym zostawił właśnie tutaj na kantach, czy na dole tutaj, no to wówczas no te powietrze tam by przechodziło. Nie wiem, słuchajcie, podpowiedzcie mi, co tutaj zrobić, także pytanie jest do Was. Przepraszam za to, że te światełko dzisiaj tutaj jest gorsze, ale właśnie to jest strych, bo powierzchnia użytkowa strychu i tutaj to światło jest słabe. Tutaj też taką lampeczkę tylko przygotowałem, żebyście mogli zobaczyć właśnie te przejście na tą nową część. Tutaj też to będę obrabiał, potem Wam też pokażę, jak tą konstrukcję zrobiłem, żeby tutaj te wejście było ładne i żeby tak, że tak powiem, nie straszyło, jak się będzie wchodzić ze strychu. A tutaj po prostu jest ściana doklejona do tej ściany starej. Tam właśnie te drzwi są zainstalowane. Drzwi mam ze sklepu na C i nawet tutaj w miarę mi wyszło, bo tutaj się bujałem, udało się ładnie ustawić. Trochę musiałem te obróbki przyciąć, no bo wiadomo, tu będzie ta płyta. Pewnie tu zieloną płytę zrobię, bo mam jeszcze kawałki zielonej. I tutaj akurat do tego kantu betonowego tutaj to obrobię i będzie to jakoś ładnie wyglądało. Bardzo proszę o pomoc. Podpowiedzcie mi, co zrobić, żeby tutaj w miarę niedrogo, a żeby to docieplić, bo naprawdę te ciepło ucieka. I słuchajcie, jak macie za mało centymetrów na suficie, gdzie jest właśnie strych nieogrzewany, tak macie nawet te 80 cm, to jest za mało. Słyszałem, że to musi być jakieś 15 cm minimum, żeby to było ciepło. Także dogrzewamy buforem, ale i też docieplamy i bardzo proszę o kontakt w tej sprawie we wiadomościach tutaj pod filmem, co byście tutaj zrobili z tym, co u mnie jest, a ja też tutaj będę na jesieni kombinował i Wam pokażę filmy z tych moich prac. Dziękuję już serdecznie z góry za podpowiedź, wszystkiego dobrego i życzę Wam udanego dnia i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.